Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zdemontujemy sobie z naszego silnika diesla pompę oleju. Weźmiemy ją na stół, rozłożymy i pokażę Wam, jak ta pompa działa, jak ona funkcjonuje. Silnik 1.9 TDI, ale tak naprawdę w wielu autach te pompy oleju wyglądają bardzo podobnie. Nie ma co tutaj mówić, nie ma nad czym się rozwodzić. Idziemy na stół, rozbieramy. Ok, moi drodzy, naszą pompę już mamy na stole. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj napęd pompy w silniku 1.9 TDI i wielu jest ona właśnie napędzana łańcuchem. Tutaj mamy kanał, którym z tej pompy ten olej pod ciśnieniem wychodzi. Tutaj mamy smoka, czyli element, którym sobie ta pompa, ten olej z miski olejowej zaciąga. Kolejnym istotnym elementem, jeżeli chodzi o naszą pompę oleju, mamy tutaj, jak widzicie, zaworek. Moi drodzy, spotkałem się z tym, że w jednym z aut tutaj to zabezpieczenie, ten dings wypadł, brok, chyba tak to się fachowo nazywa, wyskoczyła sprężyna. W tym momencie zawór, który tutaj jest, nie spełnia swojej roli. Dobra, moi drodzy, zajrzyjmy do środka, jak ta pompa jest zbudowana. Mogą występować, tak jak wspomniałem we wcześniejszym odcinku, różne problemy z taką pompą. Na przykład może ona już w środku zostać zużyta i nie dawać takiego ciśnienia, jak powinna, lub wypadnie tutaj właśnie ten zawór, o którym Wam przed chwilą wspominałem. Będziemy mieli błąd ciśnienia oleju. Również może być to spowodowane tym, że sitko w naszej pompie jest po prostu zatkane. Dobra, tutaj zdemontujmy sobie napęd, czyli koło, które jest napędzane łańcuchem. To położymy sobie na bok. Odkręćmy sobie na początek może smoka. To będzie prawdopodobnie dziesiąteczka. Zaraz się o tym przekonamy. Zobaczymy sobie przy okazji, jak ta pompa jest zużyta. Czy będą na niej w ogóle jakieś ślady zużycia? Ale tego tutaj nie ocenimy. No niestety, musimy to rozebrać. Zawsze, moi drodzy, kiedy zdejmiecie miskę, jeżeli Wasz silnik z jakichś powodów jest remontowany, wielu mechaników oczywiście to pomija, ale moim zdaniem zawsze pompa oleju powinna być rozłożona, sprawdzona. Tak jak widzicie, tutaj w przypadku tej pompy zdemontowaliśmy smok. Tutaj mamy uszczelnienie. Moi drodzy, ta uszczelka, ja tutaj wytrę może, ta uszczelka jest bardzo istotna ze względu na to, że wiecie, jeżeli ona puści i olej nam będzie kapał, czy coś, odkapie z powrotem do oleju, do miski olejowej, nic się nie stanie. Ale jeżeli ta uszczelka będzie pęknięta, stara, sparciała, nie będzie tutaj panowało przez cały ten smok odpowiednie ciśnienie, ta pompa może mieć utrudniony zasys tego oleju ze względu na to, że tutaj będzie bokiem, tak jakby łapała zamiast oleju powietrze. Więc jeżeli taka pompa zostanie rozebrana przy okazji na przykład remontu silnika, aby ocenić jej stan,
zawsze należy takie uszczelnienia, które tutaj są, wymieniać, żeby potem nie było jakichś przykrych niespodzianek. Na pewno jeżeli rozbierzemy taką pompę, nie możemy składać tego wszystkiego na stare uszczelnienia ze względu na to, że ta uszczelka już nie jest tak elastyczna, jak była na samym początku. Moi drodzy, jak działa pompa? Mam nadzieję, że to będzie widać. Jeszcze sobie wezmę na chwilę tutaj to koło, które napędza tą pompę. Mam nadzieję, o widzicie tu w środku, jak to wszystko pracuje. I w ten sposób jest zaciągany olej i tłoczony tutaj tym kanałem już do magistrali, którą mamy w naszym silniku. Dobra, bierzmy to dalej, bo bardzo często właśnie to, co widzieliście przed chwilą, gdy jest zbyt zużyte, też może wpływać na to, że ciśnienie oleju w naszym silniku będzie zbyt małe. Więc idziemy dalej i rozbieramy kolejne elementy. Dobra, moi drodzy, tak to wygląda właśnie w środku. Tutaj olej jest pobierany i pod dużym ciśnieniem trafia do magistrali. Jeszcze sobie tutaj oczyszczę to, zobaczymy, czy cokolwiek tutaj widać, jeżeli chodzi o ślady jakiegokolwiek zużycia. Zobaczcie. Jeżeli chodzi tutaj o to, nie widać kompletnie nic, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj poza drobnymi ryskami, które nie są w ogóle wyczuwalne, też nie widać, aby tu było jakiekolwiek zużycie, które by tą właśnie pompę zdyskwalifikowało. Sprawdźmy, jak wygląda tutaj to w środku. Te gładzie muszą być wszystkie bardzo ładne, nie ma być tu prawa żadnych ryz, ze względu na to, że jeżeli to wszystko nie będzie chodziło tak, jak chodzić powinno, bardzo możliwe, że będzie pompa traciła ciśnienie. Moi drodzy, w mojej ocenie pompa jest jak nowa. Nie ma tutaj śladów najmniejszego, znaczy ślady generalnie pracy tej pompy i zużycia jakiejś są. Widać przecież po tych ryskach, że ta pompa pracowała, ale nie widzę tutaj niczego takiego, co by było w stanie tą pompę w jakikolwiek sposób dyskwalifikować. Dobra, moi drodzy, widzieliście, jak demontuję pompę oleju, widzieliście, jak ona jest napędzana. Widzieliście, z czego pompa oleju jest zbudowana. Wspomniałem o tym, że przy remoncie silnika, demontażu miski oleju zawsze należy tą pompę skontrolować. Skontrolować też zawsze należy właśnie to sitko, czy one nie jest nigdzie zabrudzone. Ja jeszcze podejdę do Was. Zobaczcie, tutaj w środku tego sitka widać tutaj, widzicie odrobinę silikonu, która jest przyklejona. Tak to właśnie jest i silikon również te sitko smoka nam zapycha w momencie, gdy ktoś z tym silikonem przesadza, czyli dajmy na to, używa tutaj silikonu w okolicach miski lub w innych miejscach, gdzie ten silikon potem po dociśnięciu wychodzi z tej poza tą obudowę i ma okazję wpaść właśnie do oleju. Tak właśnie ten silikon tam się znajduje, potem on trafia
do smoka, w wyniku czego bardzo często widzimy na smoku poprzyklejane elementy, cząstki tak naprawdę silikonu. Moi drodzy, wspomnę jeszcze raz o tym, co wspomniałem przy okazji wcześniejszego odcinka, gdzie demontowaliśmy miskę olejową. Zwracajmy uwagę, jeżeli chodzi o poziom oleju, jeżeli taki komunikat wyskoczy, jest możliwość, że będzie to awaria czujnika poziomu oleju, więc tak naprawdę musimy zatrzymać się, wyjąć bagnet, jeżeli w naszym aucie jest, sprawdzić ten poziom oleju, ewentualnie ten olej uzupełnić. Jeżeli wyskoczy nam błąd ciśnienia oleju, w tym momencie możemy jedynie co zrobić, również sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom będzie między minimum a maksimum, wtedy auto na lawetę do mechanika, niech sprawdzi, dlaczego ciśnienie wyskoczył błąd po prostu ciśnienia oleju, czy tego ciśnienia faktycznie nie ma, czy zawiódł może czujnik ciśnienia oleju, który znajduje się w naszym silniku. Tak naprawdę w tym odcinku to wszystko. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!